Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszeni do naszego programu przyjął pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, dobry wieczór panie profesorze. Szczęść Boże. Rzecznik rządu ogłosił dziś, że premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta o zmianę w składzie rządu. Wicepremier, minister Jarosław Gowin, prezes Porozumienia Partii Koalicyjnej, został odwołany ze swoich rządowych funkcji. Jeszcze w maju Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro wspólnie ogłaszali Polski Ład, nową ofensywę programową Prawa i Sprawiedliwości. Po wielu tygodniach Jarosław Gowin wraz ze swoimi politykami z Porozumienia, współpracownikami z ministerstwa zaczęli mocno krytykować te rozwiązania, pod którymi wcześniej się podpisali. Bo przecież mamy też zdjęcia, jak Jarosław Gowin składa podpis pod tą deklaracją programową. W ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki dymisjonuje wiceminister Annę Kornecką, która też mocno w mediach krytykowała te nowe rozwiązania. Następnego dnia wicepremier Jarosław Gowin przywraca ją do swojego resortu w roli pełnomocnika, a dziś słyszymy, że wicepremier został zdymisjonowany. Jarosław Gowin mógł się spodziewać tej dymisji po tych wszystkich wydarzeniach, które w ostatnich tygodniach, miesiącach miały miejsce. Mi się wydaje, że Jarosław Gowin robił wszystko, żeby taki był finał tej sprawy. To znaczy nie chciał sam wychodzić z rządu, chciał zostać wyrzucony po to, ażeby móc manifestować jakąś swoją krzywdę, ale przede wszystkim móc manifestować to, że no, ma inny pogląd na sprawy gospodarcze niż Prawo i Sprawiedliwość, chociaż to dziwne, bo rzeczywiście kilka miesięcy temu pod tym wszystkim się podpisał. Pytanie jest oczywiście, dlaczego taką rolę spełnia, bo proszę zwrócić uwagę, że przez ostatnie tygodnie on był głównym krytykiem Polskiego Ładu, nawet nie Donald Tusk, nawet nie opozycja, bo oni owszem to czynili, ale te głosy nie były tak mocne jak głos Gowina. I to oczywiście sytuacja, no, patrząc tak zupełnie chłodno, no, nie do utrzymania w rządzie. To znaczy nie sposób jest rządzić, a przecież PiS, ten Polski Ład, to jest jego sztandarowy program na te 2 lata. To jest coś, co ma zmienić Polskę, a zarazem to jest coś, co ma doprowadzić do wzrostu poparcia dla prawicy, utrzymania władzy ewentualnie i tak dalej. W związku z czym, jeśli to są tak ogromne i środki zaangażowane i projekt ogromny, negocjowany zresztą w koalicji bardzo długo, intensywnie, no i w momencie, kiedy on już jest wynegocjowany, to jest kontestowany, no to nie ma innej drogi. Więc w tym sensie Gowin musiał sobie zdawać z tego sprawę, że jeśli no, na przykład dzisiaj coś wynegocjuje, a jutro będzie to kontestował, to można sobie równie dobrze wyobrazić, że dzisiaj się porozumiewają, ale jutro powie nie, ale jeszcze coś mi nie pasuje i jedziemy dalej z tym samym. Więc w takiej sytuacji, no, kiedy to wszystko ma być w konsultacjach międzyresortowych, kiedy wszyscy ministrowie muszą być spięci w pewnej pracy, no to innego wyjścia nie było. Oczywiście Gowin poczuł słabość ogromną i zagrożenie w momencie, kiedy stracił ogrom posłów i to tej z najbardziej rozpoznawalnych swoich, które wyprowadził Adam Bielan. I wydaje się, że chciał być jak gdyby poza tym rządem i szukać szczęścia gdzieś, wydaje się, no, w innych konstelacjach politycznych. Czy mu się to uda i czy na ile to jest ryzykowna gra? Mi się wydaje, że bardzo ryzykowna, patrząc z jego punktu widzenia, no ale taką grę podjął. Jarosław Gowin dzisiaj po tej dymisji ogłosił, że dowiedział się o niej z mediów i też mówi, że jego dymisja jest zerwaniem koalicji rządowej i końcem Zjednoczonej Prawicy. Zgadza się pan z tą opinią byłego już wicepremiera, że to koniec Zjednoczonej Prawicy? Zależy, jak ją zdefiniujemy. Jeśli ją zdefiniujemy jako, tak jak widzimy na obrazku, porozumienie PiS-u i porozumienia Gowina oraz Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, no to pewnie co do Gowina tak. Natomiast pytanie jest, ilu ją posłów utrzyma przy sobie? Bo w momencie, kiedy grał ostro, ale w domyśle mógł mówić dużo ugram, udaje mi się wynegocjować pewne rzeczy, no to tych posłów tam miał 9 bodaj. Natomiast czy oni zostaną przy Jarosławie Gowinie, to też wielu komentatorów wątpi.
czy wszyscy zostaną, a jeśli nie zostaną, to już w ogóle proszę zwrócić uwagę z tej grupy, tam około 20 posłów, no może zostać naprawdę kilku. I cóż oni będą znaczyć w całej perspektywie? No dzisiaj jeszcze się o nich mówi głośno w sezonie ogórkowym. Za miesiąc praktycznie będzie się mówić to, co komentuje Tusk, to, co powie Hołownia, jak się zachowa Czarzasty, ewentualnie Kosiniak-Kamysz. A Jarosław Gowin będzie po prostu przeszłością. No, nie wiem, dlaczego tak duże ryzyko podejmuje, bo naprawdę nie ma wielkiej alternatywy. Nie jest żadnym silnym podmiotem na scenie. No, ktoś, kto ma 9 posłów, w tej chwili, a może mieć jeszcze mniej, no to nie jest jakiś wielki podmiot. Też on nie ma dobrych notowań w elektoracie prawicowym, ponieważ no, to nie jest pierwszy taki spór, który jest w rządzie z jego powodu. To o jaki hipotetycznie elektorat walczy Jarosław Gowin? O tych przedsiębiorców, bo dzisiaj podkreślał, że odchodzi z podniesionym czołem, jest dumny i będzie dalej walczył właśnie o te kwestie ludzi przedsiębiorczych w Polsce. No tak, ale to proszę zwrócić uwagę, że jest Konfederacja. W Konfederacji jest bardzo silne skrzydło partii Korwin, które jednoznacznie i na różne sposoby podnosi te kwestie podatkowe. No i nie wiem, skąd miałoby się brać to, że pogląd Jarosława Gowina, czy jego wizja, czy jego działania miałyby być jakoś bardziej przebijające się do opinii publicznej. Jeśli mówimy zaś o takim przeciętnym wyborcy, no to też musimy pamiętać, że ta jedność jest bardzo mile widziana przez wyborców prawicowych, więc to, te elementy takie rozkładowe, one powodują frustrację bardziej wśród wyborców, a nie podziw. No jeśli to wszystko weźmiemy w jedną taką całość, no to nie ma takiej niszy. Jeśli ona jest nawet, to ona jest tak mała, że naprawdę Jarosław Gowin nie ma z czym iść do innych graczy na scenie politycznej. No, co on może zaoferować Tuskowi, czy Hołowni, czy Kosiniakowi Kamyszowi, który to Kosiniak-Kamysz już, prawda, marzy o tym, ażeby wejść w koalicję z Platformą pod rządami Tuska. Ta dymisja ma miejsce dzień przed posiedzeniem Sejmu. Będzie tam ważna ustawa dotycząca mediów głosowana, którą teraz wykorzystuje bardzo mocno opozycja, przekonując, że rządzący w Polsce chcą zamknąć usta jednej z komercyjnych telewizji, podobno niezależnej politycznie. I pytanie, czy w związku z tym, że ta dymisja dziś nastąpiła, to Prawo i Sprawiedliwość, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma pewność, że jutro w Sejmie będzie rząd miał większość? No pewnie tak chyba jest to oceniane. No oczywiście jutro się PiS policzy, jak to wygląda realnie, bo jeśli się policzy i będzie miał tę większość, no to ruch na wypchnięcie Jarosława Gowina w czasie, bo no cóż, on mówił, że będzie głosował przeciw. No to no też już któraś ustawa z takich, z jakiego powodu Jarosław Gowin miałby bronić TVN-u, który to Discovery, które to założyło jakąś spółkę na lotnisku w Amsterdamie i tak to funkcjonuje w sensie prawnym i europejskim. No niby z jakiej racji, tak? No to trudno. No to rzeczywiście jutro rząd będzie się liczył, czy ma tę większość realnie, czy nie. Jan Strzeżek, wicerzecznik partii Porozumienie, dzisiaj ogłosił, że Zjednoczona Prawica się zakończyła, podobnie jak prezes partii. Ogłosił też, że odchodzi z klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale nie wszyscy wiedzą, że nie klubu Prawa i Sprawiedliwości sejmowego, ale klubu radnych w samorządzie warszawskim, w Radzie Miasta. Więc pytanie, czy wielu polityków Porozumienia nie przecenia tej swojej politycznej pozycji? Pamiętajmy, że jeśli jacyś posłowie na przykład pójdą w ślad za Jarosławem Gowinem i wyjdą na przykład z klubu parlamentarnego PiS,
to za tym może pójść utrata stanowisk na przykład w wielu samorządach, w sejmikach dla ludzi z partii Gowina. Może pójść utrata stanowisk w spółkach Skarbu Państwa. Może pójść utrata stanowisk takich urzędniczych typowo w różnych instytucjach. No więc w tym sensie straty, takie realne możliwości wpływu na to, co się w Polsce dzieje, mogą być ogromne. Bo jeszcze raz mówię, tak sobie hasać i licytować to jedno, ale stanąć w takiej rzeczywistości, że no tu coś mogłem, a za chwilkę mogę, po prostu nic nie mogę i ludzie moi też będą poza wpływem na politykę czy na sprawy bieżące, no to jest dla wielu bardzo trudna sytuacja, bo co, jeszcze raz mówię, co Gowin tej swojej grupie jest w stanie zaoferować? No bycie jeszcze jedną grupą opozycyjną, których jest bardzo dużo, no to, to co to za perspektywa? Lub czy jest w stanie zagwarantować miejsca na listach poselskich w innej konstelacji koalicyjnej, na przykład z PSL-em? Przecież PSL przy słabych sondażach, jeśli będzie dogadywał się z Platformą, to przecież Platforma powie na przykład, że nie chce Gowina lub nie chce gowinowców. I co wówczas? To jest bardzo słaba wizja, więc tak jak mówię, jutro pewne rzeczy się, no, jakieś policzenie się nastąpi. Natomiast jeśli PiS rzeczywiście się doliczy tej większości, to jeszcze raz mówię, te wszystkie rzeczy, takie jak, no oczywiście w mieście stołecznym Warszawa jest PiS, jest w opozycji, w związku z tym to nic nie kosztuje. Natomiast na przykład wyjść z klubu PiS w jakimś sejmiku wojewódzkim, gdzie się jest marszałkiem, wicemarszałkiem, no to już bardzo dużo może kosztować. No, to jest ta praktyka, ta kuchnia polityczna. Panie profesorze, jutro Sejm będzie się zajmował tymi zmianami w ustawie o radiofonii i telewizji. Dzisiaj w Warszawie, w kilku miastach odbywały się protesty w obronie stacji TVN. W Warszawie Donald Tusk przekonywał, że władza chce zamknąć niezależne media, bo zdaje sobie sprawę, że jej najgroźniejszym przeciwnikiem jest prawda. Ale jaka w tej historii właściwie jest prawda? No bo mówimy o zmianach prawnych uporządkowujących system medialny w Polsce. Chodzi przede wszystkim o to, żeby obcy kapitał nie mógł przejmować mediów w Polsce, bo taka jest prawda tych przepisów. Czy ta sprawa Lex TVN, bo opozycja tak nazywa tą sprawę, to jest polityczna sprawa, na której opozycja liberalno-lewicowa liczy, że się wybije, że przekona do siebie nowych wyborców, że Prawo i Sprawiedliwość chce tu jakąś nową dyktaturę i cenzurę wprowadzić? Pamiętajmy o tym, że patrząc w świetle również prawa europejskiego, Discovery nie powinien przejmować TVN-u. Nie, po prostu to działanie nie było w legardii, w związku z czym uporządkowanie tego wprost ustawowe jest rzeczą logiczną. No, czy to jest sprawa polityczna? Oczywiście, że jest to sprawa polityczna, ponieważ TVN jest najważniejszym zapleczem medialnym opozycji, jest tubą propagandową opozycji wprost. Natomiast te wszystkie teraz protesty, oczywiście je można zestawić z sytuacją sprzed kilku lat, kiedy telewizja Trwam walczyła o koncesję na multipleksie, co się należało jej po prostu jak każdemu, kto o to się stara i spełnia pewne warunki. I tego nie było. Były wieloset tysięcy demonstracje. I jakoś Tusk wtedy nie widział w tym żadnego problemu i w ogóle uważał, że wszystko jest bardzo dobrze. No to pokazuje jednak pewną hipokryzję tego środowiska politycznego. Natomiast to, że to ma skutki polityczne, że to toczy się pewna gra, że to też toczy się pewna gra w relacjach polsko-amerykańskich, bo wiemy, jak Amerykanie w stosunku do Polski się zachowali przy okazji Nord Stream, więc pytanie jest, dlaczego rząd polski miałby być jakiś specjalny w tej perspektywie medialnej, dawać ukłony Amerykanom, mimo tego, że nie ma takiego ani prawnego, ani merytorycznego powodu, no to są te wszystkie przepychanki. No to ma absolutnie podtekst polityczny, no ale też merytoryczny.
Panie profesorze, wróćmy do Prawa i Sprawiedliwości, tej propozycji programowej Polskiego Ładu. Dzisiaj rzecznik rządu dał jasno do zrozumienia, że ta dymisja wicepremiera Jarosława Gowina jest nie tylko efektem tej krytyki, ale pewnych też, no, trzeba to interpretować jak w pewnym sensie zaniedbań, niedokonanej pracy w związku z ustawami, które powinny być w resorcie Jarosława Gowina szybko przygotowane, aby ten polityczny plan wprowadzić. Czy ta dymisja, zmiana w tym resorcie przyspieszy te prace i pozwoli trochę odkłamać ten cały projekt, pozbyć się tego czarnego PR-u wokół tych propozycji się pojawiły? No na pewno Jarosław Gowin wzmacniał ten czarny PR, a nie osłabiał. A odpowiadał za resort rozwoju, a więc za resort, który absolutnie jest kluczowy w tej materii. Nie znam szczegółów wewnętrznych, natomiast na takie rzeczy jak przygotowywanie ustaw, procedowanie, konsultacje międzyresortowe, to są rzeczy, to jest ta kuchnia przygotowań legislacyjnych. I jeśli Jarosław Gowin, jak słyszymy, zajmował się bardziej krytyką nowego Polskiego Ładu, a nie przygotowywaniem czy pracą intensywną, czy też angażowaniem urzędników do przyspieszonych prac w tym zakresie, no to rzeczywiście może być taki merytoryczny powód. My nie jesteśmy z zewnątrz w stanie tego zweryfikować, natomiast ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, ponieważ Jarosław Gowin, no przede wszystkim przez ostatnie tygodnie zajmował się bardzo ostrą krytyką tego, co podpisał niedawno, i no, był bardziej polityczny, a mniej tutaj merytoryczny w tych pracach. No, to też mógł być taki element, który no, zaważył o takiej decyzji, ale no, tak jak mówię, od wewnątrz to ja tej sytuacji nie znam. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość nie popełniło też jakichś błędów komunikacyjnych, przedstawiając ten projekt, bo tam są konkretne propozycje, które, na których no, w założeniu ma skorzystać większość Polaków, a jednak ten dyskurs medialny, polityczny skupił się no, na pojedynczych kwestiach, no może nie do końca dopracowanych. Znaczy, oczywiście, że tak. Znaczy, kwestia jest taka, że w Polsce nie odbywa się już dzisiaj normalna dyskusja medialna, polityczna, tylko mamy do czynienia z takim podzieleniem się społeczeństwa i sceny medialnej na dwa obozy. I tak jak jedna część jakby pokazuje te pozytywy nowego Polskiego Ładu, tak po drugiej stronie nie usłyszymy słowa dobrego. I w tym sensie społeczeństwo też się dzieli, bo nie rozumie, no przecież nikt w szczegółach tego nie ogląda. Dlatego rząd czy premier Morawiecki chce przyspieszenia prac po to, ażeby realnie mógł zaprezentować ludziom, że korzystają. No jeśli prawdą jest, że na przykład na zmianach podatkowych 90% ludzi, przypomnijmy, 90% ludzi ma zyskać, to nawet jeśli te 10% będzie miało jakieś większe obciążenia, no to w sensie politycznym no to jest po prostu ogromna przepaść. W związku z czym wydaje mi się, że tutaj mimo wakacji rząd chciałby przyspieszyć te prace, żeby to się realnie zadziało i żeby nie tyle wejść w dyskusję medialną, bo ona, mówię, oglądający czy widz TVN-u nie ogląda TVP i odwrotnie. W związku z czym nie ma komunikacji żadnej. Tu muszą być twarde, realne zmiany, które realnie na przykład ułatwią życie ludziom, pomogą. No to wtedy jest to argument, tak jak program 500+ był bardzo mocnym argumentem. Panie profesorze, i na koniec chciałbym zapytać, bo dziś też odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, ustalono terminy na wyborów wewnętrznych, bo przecież Donald Tusk jest cały czas pełniącym obowiązki, a nie wybranym w demokratycznych wyborach przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. I były premier przekonywał, że członków Platformy, żeby nie dali się napuszczać na siebie, musimy być zaszczepieni na nienawiść. Bardzo dużo czasu w swoim wystąpieniu poświęcił krytyce ostrej Prawa i Sprawiedliwości, rządu. No trudno było tam szukać konkretnych rozwiązań programowych. Czy to tak już będzie, że Platforma Obywatelska będzie tylko krytykowała, tylko mówiła o nienawiści sączonej rzekomo przez Prawo i Sprawiedliwość, przez liderów Zjednoczonej Prawicy, a nie będzie nic konkretnego przedstawiała Polakom? Na pewno przez najbliższy okres tak będzie. Taką strategię przyjął Tusk. On się zachowuje jak Hołownia, czyli beztreściowy zupełnie, ale bardziej głośny. Również w sensie antypisowskim. Natomiast szkoda, że Donald Tusk nic nie mówił o demokracji, bo
on przejął tę władzę w Platformie całkowicie niedemokratycznie, to w gronie kilku osób. Już pomijam te ich takie feministyczne hasła o upodmiotowieniu kobiet, kiedy tam w otoczeniu jego tych kobiet nie ma. No to takie wszystko jest w hasłach obrzucanie PiSu, że on nie spełnia jakichś tam standardów i jest partią wodzowską, a Platforma jest po stokroć bardziej partią wodzowską w tej chwili. No ale to tak będzie, jak pan redaktor mówi. Tusk ma tyle słabości. Na przykład, kiedy zaczął krytykować podwyżki dla polityków, no to zaczęto się zainteresować jego majątkiem i jego zarobkami, kiedy on był w Brukseli. No i jak on może krytykować podwyżki dla polityków, kiedy zarabiał kilkadziesiąt razy więcej niż premier Polski? No, o czym my w ogóle mówimy? Więc proszę zwrócić uwagę, jak jest słaby w merytorycznym porównaniu. W związku z czym wchodzi w bardzo ostrą retorykę i gra tylko i wyłącznie na emocjach. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dziękuję. A Polski Punkt Widzenia jutro o stałej porze 21:40. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.